Siema, siema. W dzisiejszym filmie chciałem pochwalić się swoją kolekcją strelicji. Powiem Wam, co zrobić, by strelicje fajnie kwitły, jakie warunki trzeba spełnić. Bądźcie do końca filmu, zapraszam. No i jest pierwszy kwiatek, doczekałem się. Dzisiaj rano strelicja zakwitła. Pąków kwiatowych mam 7 sztuk. Ten pierwszy ukazał się pod koniec sierpnia tamtego roku. I takim pierwszym elementem jest ziemia, choć nie ma bardzo dużego znaczenia, musi być to ziemia bardzo żyzna. Tą ziemię mam, to jest ziemia warzywna zmieszana z kwiatową, odrobina kompostu, obornika granulowanego, ziemia gliniasta z odrobiną kompostu i obornika, no i ziemia kwiatowa z uniwersalną. Też był kompost i obornik granulowany. Także jak widzicie, moje strelicje rosną w trzech różnych ziemiach. Nie ma to większego znaczenia, w jakiej posadzimy, byleby była to ziemia bogata w składniki odżywcze, przepuszczalna, nie może w donicach zalegać woda. Korzenie strelicji są delikatne, kruche. Czasem dochodzą nawet do 2 cm średnicy. No wiadomo, im starsza roślina, tym korzenie są grubsze. Dwie strelicje Reginy i strelicja Nikolaj. Kolejnym takim elementem kluczowym do prawidłowego wzrostu i kwitnienia jest nawożenie. Ja w tym roku na wiosnę dałem biohumus. Później ci, co oglądają moje filmy, wiedzą, że strelicje dostały krystalon czerwony. Nawóz powinien być płynny, wieloskładnikowy, z niewielką ilością azotu, bo inaczej rośliny zaczną rosnąć w liście. Będą ładnie rosły, wybują się. Chodzi o to, żeby te NPK było zrównoważone. I ostatni element, to jest kluczowy, zimowanie. Temperatura 5-10 stopni, nie wyższa. Widne pomieszczenie, tak jak w moim przypadku szklarnia. Strelicje są zimowane tutaj razem z bananowcami i innymi egzotykami. Proszę się nie bać, naprawdę te rośliny są odporne na chłód. Nic im nie będzie. Moje tutaj zimowały 6 miesięcy razem z pąkami. Temperatura czasem spadała do 3-4 stopni na plusie. No wiadomo, w dzień jak słońce przygrzało, to było i nawet i 15. Obecnie stoją na tarasie, gdzie światło mają rozproszone. Na czas nagrania tego filmu przyniosłem ich do szklarni, żeby nie było żadnych zakłóceń. Znam egzemplarze, które mają po 8-10 lat, nawet i więcej, i nie kwitły ani razu, dlatego że są trzymane w pomieszczeniach, w domu. Często temperatura sięga nawet 25 stopni. Zdarza się, że nawet zimą są dokarmiane, wtedy strelicje wariują, nie wiedzą, co się z nimi dzieje, nie wiedzą, jaka jest pora roku, dziwne, że żyją. Pochodzenie strelicji to jest południowa Afryka, RPA. Tam temperatury są wysokie, wilgotność też jest bardzo wysoka. No niestety u nas jest klimat taki, że latem jest gorąco, a wilgotność spada. Spada czasem nawet do 30-40%. Wtedy strelicje bronią się, zaczynają składać liście, zwijać w rulonik. Tak właśnie bronią się przed utratą wilgoci. Podłoże powinno być cały czas wilgotne, lekko wilgotne, nie mokre. Nikolajka jest troszkę delikatniejsza od Reginy. Ten pąk zaczyna, ja to mówię na to, że on zaczyna się łamać. On się złamie w ten sposób i wtedy zaczynają wychodzić płatki, tak jak tutaj. Niektóre są jeszcze mniejsze.
Tego musiałem podwiązać, bo strelicja straciła liścia i nie było podtrzymywania, więc podwiązałem pąka. I tak wygląda moja kolekcja. Tutaj mam taki mały egzemplarz. Dwuletnia roślinka. W tym roku będę już zimował ją tutaj w szklarni. Chodzi o to, żeby już nastawiać te cykle zima, lato, żeby roślinka wiedziała, jaka jest pora roku. Ona zimą ma spać, ma nie rosnąć, ma odpoczywać, a latem ma wydawać liście. Czasem jest tak, że już jesienią zaczynają pojawiać się pierwsze pąki i tak jak w tym przypadku wiosna jest kwitnienie. Także jak widzicie, warunki do spełnienia wcale nie są takie trudne. Możemy cieszyć się takimi oto kwiatami. Z tego jeszcze wyjdzie 5 rzędów płatków. Także na pewno pokażę w pełnej okazałości, w pełnym kwitnieniu. Dodatkowo jeszcze 7 pąków kwiatowych. Będzie na co popatrzeć. Oczywiście łapa w górę, zostawcie suba pod filmem. Do kolejnego filmu. Trzymajcie się. Hej!